bardzo serdecznie na konferencji klubu sportowego Futsal Leszno. Jako gospodarz witam prezes klubu sportowego Futsal Leszno Paweł Moskowiak. Witam prezes Lesław Nowak. Chciałem przedstawić nowego zawodnika, o którym za chwilę będziemy nieco więcej mówili, Daniel Lebiedziński. I menedżer Futbol Akademii Leszno, pan Kamil Ilewicz. Też za chwilę jeszcze powiemy o tej współpracy między naszymi stowarzyszeniami. Witam serdecznie dziennikarzy, licznie zgromadzone, witam telewizję, witam Rafała Malowszego, naszego sponsora tytularnego. Proszę Państwa, pierwsza taka konferencja prasowa po zakończeniu tego sezonu i chcielibyśmy zacząć, żeby też zbyt dużo o tym sezonie już nie mówić, bo dość sporo o tym udanym sezonie opowiadaliśmy. Natomiast przed nami filmik podsumowujący sezon, minuta 50, ten filmik będzie trwał i myślę, że to będzie tak naprawdę esencja tego, co działo się w drugiej lidze futsalu. A myślę, że przesłanie tego filmu jest takie, uwaga, pierwsza liga, nadchodzimy. Na pewno będzie się, proszę Państwa, wiele działo, to możemy już teraz zapewnić. Jesteśmy obecnie w trakcie procesu licencyjnego. Do 20 czerwca był okres, kiedy trzeba było składać dokumenty do Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myśmy takie dokumenty oczywiście złożyli, czekamy za licencją i do końca lipca powinniśmy wiedzieć, ile zespołu będzie grało w pierwszej lidze w dupie północnej. No i wówczas także będziemy znali terminarz. Natomiast wszystko wskazuje na to, że trzeci weekend września to będzie inauguracja pierwszej ligi i do tego terminu będziemy się tutaj starali jak najlepiej przygotować. Proszę Państwa, dwa tylko słowa, jak będzie wyglądać ta pierwsza liga. Pierwsza liga dzieli się na dwie grupy, grupę północną, grupę południową, które jest po 12 zespołów. Zwycięzcy awansują do futsal ekstraklasy, zespoły z drugich miejsc walczą w barażach, najpierw między sobą, a później ewentualnie z 10 zespołem futsal ekstraklasy. Jeśli chodzi o sparingi, od razu dodam, że treningi rozpoczniemy na początku sierpnia. Jesteśmy w tej chwili w trakcie ustalania meczów sparingowych, także obozu, na który pojedziemy, przygotowawczego. O tym wszystkim będziemy, proszę Państwa, mówili jeszcze na konferencji na początku sierpnia. To będzie jedna z trzech konferencji, które planujemy przed sezonem. Później jeszcze będzie jedna na pewno tuż przed startem ligi. Mecze sparingowe, tylko powiem tak, jesteśmy w tej chwili w trakcie ustalania drużyn, które będą z nami grały. I powiem tak, to będą mocne marki, czyli będziemy grali oczywiście w tych meczach sparingowych z bardzo silnymi zespołami. Myślę, że to będą głównie zespoły z futsal ekstraklasy, a więc będzie takie przetarcie, można powiedzieć, mocne przed startem pierwszej ligi. Natomiast ten plan sparingów, jak gdyby szczegółowy,
podamy na początku sierpnia. Proszę Państwa, dodam tylko, że pracujemy także w klubie nad nowym projektem marketingowym, bardzo dużym przedsięwzięciem, z którym ruszymy także na początku sierpnia i myślę, że to będzie coś dla kibiców. Natomiast szczegółów w tej chwili nie będę jeszcze zdawał, natomiast myślę, że to będzie bardzo oczekiwana rzecz, jeśli chodzi o kibiców. Wyprzedzę też pytanie odnośnie braci Pieczyńskich i tu Łukasza Waszczyka. Chciałbym tutaj uspokoić, że na razie jeszcze nie ogłaszaliśmy, że przedłużyliśmy kontakty z tymi zawodnikami, natomiast jesteśmy już naprawdę blisko, więc sobie nie wyobrażam, żeby tej trójki zawodników zabrakło. Myślę, że w najbliższych dniach będziemy już mogli te informacje także Państwu przekazać. Jeśli chodzi o sprawy telewizyjne, to od razu powiem, że oczywiście będziemy dalej współpracować z telewizją Leszno. Tutaj dużym też się po pewności cieszyły skróty, szczególnie z spotkań, także z telewizją TVML, która dzisiaj robi relacje na żywo. Będziemy i także, jesteśmy w trakcie rozmów z ogólnopolską telewizją, która będzie także robiła transmisję z naszych spotkań wyjazdowych i myślę, że ważna rzecz, będzie magazyn pierwszej ligi, także będą skróty wszystkich spotkań danej kolejki, więc myślę, że to też będzie gratka dla kibiców. Kwestia jeszcze celu drużyny, bo to myślę też istotne na ten pierwszy sezon. Oczywiście to jest dla nas trochę niewiadoma, pierwszy raz będziemy grali w pierwszej lidze. Natomiast nie ukrywam, że wydaje nam się, że ten zespół, który budujemy w tej chwili, będzie zespołem bardzo silnym. I takim naszym oczywiście podstawowym celem będzie utrzymanie się w pierwszej lidze. Natomiast nie ukrywam, że takim celem, który sobie zakładamy, jest miejsce w pierwszej piątce i to będzie sukces. Natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że się taka szansa jak gdyby nadarzy ku temu, żeby powalczyć o futsal ekstraklasy już w tym pierwszym sezonie, to z takiej okazji na pewno będziemy korzystali. Natomiast rzeczywiście zaczynamy od tego celu pierwszego, czyli utrzymanie się w pierwszej polskiej lidze futsalu na najmożliwie najwyższej pozycji. Proszę Państwa, te osoby, które śledzą też i prasę tu lokalną, i naszego Facebooka, naszą stronę internetową, wiedzą, że już mamy w tej chwili podpisane kilka kontraktów. To są głównie zawodnicy tutaj miejscowi. Przedłużyliśmy kontrakty już z Przemkiem Czajką, Hubertem Urszakiem, Filipem Walczakiem, Jakubem Molickim i Damianem Drewnowskim, także Filipem Twardowskim. Możemy spodziewać się, tak jak wspominałem, jeszcze wzmocnień i będą także jeszcze nowe twarze, więc nie kończymy dzisiaj tylko i wyłącznie na osobę Daniela Lebedzińskiego, aczkolwiek nie ukrywamy, że dla nas jest to kluczowy transfer, jeśli chodzi o ten sezon. Proszę Państwa, jeszcze myślę, że muszę to powiedzieć oczywiście, bo przy każdej okazji jak gdyby też wspominamy sponsorów, którzy byli z nami w tym poprzednim sezonie. Pracujemy mocno nad budżetem, który oczywiście musi być już znacznie większy. Chcemy się doskonale przygotować do tej pierwszej ligi. Natomiast powiem tak, rozmowy idą w bardzo dobrym kierunku i jesteśmy, myślę, że blisko dopięcia tego budżetu. Już myślę, że pod koniec lipca, w połowie sierpnia będziemy tak naprawdę ten budżet mieli dopięty na 100%. Natomiast chciałem podziękować przy tej okazji sponsorom, którzy wspierali nas czy od samego początku, tym szczególnie, a także tym, którzy dołączyli w międzyczasie, a więc przede wszystkim w firmie pana Rafała Malewszego, który jest z nami od samego początku jako sponsor tytularny. Oczywiście miasto Leszno jako sponsor generalny, bo tutaj oczywiście olbrzymie wsparcie ze strony panów prezydentów. Dalej sponsorzy główni firmy Foodworks i PB Nowak. Też mogę już powiedzieć, że na pewno te wszystkie firmy z nami oczywiście zostają na kolejny sezon. Kolejne firmy to System Plus, konstruktor, firma pana Artura Lichwera, firma Tempus, Elewacje Prawódzki, firma Fogo, firma Kasmar, firma pana Rafała Żydeckiego, Salon Urody RR, dalej Krajowe Biuro Roszczeń Ubezpieczeniowych, firma Filar, K4, Kosmala Electric, Gross i Mila, a także sponsor drużyny firma Willerbud i spodotechniczne firma Sporting. Tym i wszystkim innym partnerom, którzy wspierają nasze działania i nasz klub serdecznie dziękuję. Myślę, że na razie mogą być zadowoleni z tego, co robimy, a myślę, że idziemy dalej i mam nadzieję, że ten pierwszy sezon też pierwszej polskiej lidze będzie niezwykle udany. Proszę Państwa, myślę, że to tyle, jeśli chodzi o
ten wstęp. Myślę, że czas powiedzieć kilka słów o tutaj naszym nowym nabytku. Daniel Lebiedziński, wychowanek klubów z Gliwic, z którymi zresztą zespołem Rada Nobilce zdobył Mistrzostwo Młodzieżowe Polski. Później największe sukcesy w ekipie Akademii FC Pniewy. 3 złote medale, Mistrzostw Polski, następnie 1 brązowy Puchar Polski. Później jeszcze także klub Marwi Toruń, wreszcie Wisła Kraków, taki też spektakularny transfer do zespołu z Krakowa, z którym zresztą zdobyty Puchar Polski. Później Euromaster Chrobry Głogów. No i teraz po rocznej przerwie Daniel wraca do futsalu i będzie od tego sezonu reprezentował nasz klub. Dodajmy, były klub strzelców futsal ekstraklasy. 168 bramek w futsal ekstraklasie, co daje, jeżeli dobrze sprawdziliśmy, 10. miejsce w historii strzelców futsal ekstraklasy, a więc to jest znakomity wynik i pokazuje, z jakim zawodnikiem mamy do czynienia. No i kilka innych jeszcze także tutaj sukcesów, między innymi 4. miejsce na akademickich mistrzostwach świata, gdzie był królem strzelców, 15 spotkań widzę mistrzów futsalowej, 5 bramek także zdobytych, rotacja Polski, także występy, no i to, co wspominałem, król strzelców futsal ekstraklasy, także tych sukcesów oczywiście bardzo dużo, no i myślę, że to naprawdę jest, proszę Państwa, dla naszego klubu niezwykłe wzmocnienie i myślę, że tak jak wspominałem, awansowaliśmy do pierwszej ligi w świetnym stylu, natomiast nie chcemy być chłopcem do bicia w tej pierwszej polskiej lidze futsalu i dlatego potrzebujemy zawodników najwyższej półki. Daniel Lebiedziński takim zawodnikiem na pewno jest i myślę, że wniesie sporo jakości do gry. I myślę, że to też dla kibiców jest dobra informacja, bo możemy się spodziewać, że tutaj w hali trapez i będziemy oglądali futsal na jeszcze wyższym poziomie, aniżeli to było do tej pory. Tyle tak w skrócie przedstawienia. Natomiast teraz oddam głos Danielowi Lebiedzińskiemu, który także kilka słów powie. I oczywiście później, jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry jeszcze raz. Tu już dużo to zostało powiedziane i jest mi ciężko cokolwiek dopowiedzieć, bardziej chwalić się w jakiś sposób. Natomiast może ja wyjaśnię, dlaczego wracam do futsalu, bo ten mój rozbrat trwał raptem sezon. Myślałem, że to będzie już zakończenie mojej przygody z futsalem. Tutaj było wspomniane, że mam 168 bramek w ekstraklasie. Już kiedyś powiedziałem, że już nigdy tego wyniku nie poprawię. Ale kto wie, co się wydarzy za 2 lata. Być może z zespołem z Leszna będę miał okazję ten wynik jeszcze poprawić. Jestem w tej 10, ale już tam koledzy naciskają i trzeba by jeszcze parę bramek dołożyć. Kiedyś sobie założyłem, że takim moim celem byłoby strzelenie 200 bramek w ekstraklasie. No, jeszcze paru mi brakuje, ale też jeszcze nie jestem najstarszym zawodnikiem, dopiero 33 lata, także jeszcze sporo mam nadzieję gry przede mną. A nawiązując do tego, dlaczego wróciłem, no jakby moja gra w Głogowie zakończyła się dlatego, że tam strasznie ciężko było pogodzić to wszystko z pracą i z dojazdami. Ja później zająłem się trenowaniem tylko i wyłącznie zespołu z Tizen, z którym zresztą mierzyliśmy się tutaj w drugiej lidze, dlatego my znaliśmy się wcześniej. Ja jakby niejednokrotnie podkreślałem tutaj świetną organizację w Lesznie i proszę mi wierzyć, grałem w wielu zespołach w Polsce i czy któryś był tak dobrze zorganizowany w sensie medialnym, to śmiem wątpić, także to jest na pewno fajna sprawa. Natomiast wracając do tego, dlaczego wracam tak finalnie, to podoba mi się wizja tutaj tego budowania tego zespołu. No nie ukrywam, że osoba Darka, Łukasza, a właściwie jednego i drugiego Łukasza, też miała wpływ na to, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że tutaj kontrakty z nimi zostaną dopięte, żebym nie został sam. Także to też gdzieś tam miało znaczenie, że tutaj się pojawiłem. I tutaj było wspomniane o celach zespołu. No ja zawsze wychodzę na boisko, żeby wygrywać. Myślę, że każdy, kto gra, czy to jest druga liga, pierwsza liga, futsal ekstraklasa, czy to jest Liga Mistrzów, no to gra się po to, żeby wygrywać i my postaramy się wygrać tych spotkań jak najwięcej. No jak będzie szansa awansować do futsal ekstraklasy, to przecież się z tego nie wycofamy. Będziemy się martwić później, ale
ale na boisku trzeba po prostu wygrywać. Dziękuję. Gdy jak są jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Zna pan drugoligową rzeczywistość, widział pan drużynę z Leszna. Czy w tym składzie, który wywalczyła Awans plus Daniel Lebiedziński, może ktoś jeszcze, jest szansa na tą pierwszą piątkę? A może gdzieś tam wyżej? Czy jakby, nie, myślę, że przepaść między drugą ligą a pierwszą ligą jest naprawdę spora. Być może ten sezon nie będzie tak łatwy jak tutaj w wykonaniu drużyny z Leszna, który był w drugiej lidze. Tak samo duża przepaść jest między pierwszą ligą a ekstraklasą, o czym świadczą chociażby baraże od chyba 5 lat, czy nawet 7 lat. Nikt z baraży nie zdołał dostać się do ekstraklasy, czyli trzeba być pierwszym, jeśli chce się w niej być. A jakie będzie nasze miejsce w tym przyszłym sezonie w pierwszej lidze? No ja myślę, że mamy potencjał na to, żeby być w trójce na pewno i wierzę, że tak będzie. No, nie chciałbym tutaj gdzieś być w połowie tabeli. Myślę, że mamy na tyle mocny zespół, że postaramy się naprawdę być wysoko. Natomiast wszystko zweryfikuje boisko. Może być różnie, może mi się tylko tak wydawać, ale no znam swoje umiejętności, znam umiejętności kolegów, których będę miał w zespole, bo nawet byłem już na jednym treningu tutaj nieoficjalnie. Także ja myślę, że tu jest okazja naprawdę zawalczyć o ten awans, ale oczywiście będzie ciężko. Ja myślę, że taką drużyną, z którą będzie ciężko, to na pewno Chojnice, które spadły z Ekstraklasy i gdzieś tam na pewno będą takim rywalem, który może gdzieś tam też liczyć się w kwestii awansu. Drużyna z Gdańska, Politechniki, która sporo gra w tej pierwszej lidze i to są drużyny ograne po prostu w tej pierwszej lidze. No my będziemy na pewno, część zawodników będzie się tej gry uczyła, ja także, bo w pierwszej lidze nigdy nie grałem, także no, dla wszystkich to jest nauka, ale nie boję się w ogóle tego wyzwania, jeśli tak jak mówię, jeśli skupimy się na tym, że będziemy dobrze pracować, a myślę, że pod wodzą Darka, który jest świeżym trenerem, ale no znamy się tyle lat już, naprawdę sporo lat i dużo przeżyliśmy i porażek, i zwycięstw. No ja będę się starał oczywiście pomóc mu jak najbardziej, czy tą postawą na boisku, czy poza nim, żeby ta jego praca przebiegała w miarę sprawnie. Trzy treningi w tygodniu? Tak. Czy pan dojeżdżał, czy tutaj coś pan planuje na stałe? Nie. Ja pochodzę ze Śląska, natomiast już od 12 lat mieszkam w Poznaniu. Będziemy na pewno dojeżdżać, tym bardziej, że jest tam dosyć silna grupa dojeżdżająca, także będziemy dojeżdżać i oczywiście Leszno jest na pewno piękną miejscowością, ale no tak jak mówię, no tutaj już odległość w porównaniu do Głogowa to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, przyjemność, taka jazda po tym, co przeżywaliśmy w dojazdach do Głogowa, szczególnie w zimie, także no tutaj to myślę, że nie ma takiego aspektu, żeby się przeprowadzać. A to do prezesa, bo tam informacja była o jeszcze nowych zawodnikach, czy to będzie też ktoś z Ekstraklasy, czy już troszeczkę niższy poziom? Na razie jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać informacji, jeśli chodzi o ewentualne transfery, ponieważ nic to nie jest jeszcze przesądzone. Jeden, dwóch? No myślę, że to jest jeden, dwóch zawodników, tak. To jest jeden, dwóch ewentualnie zawodników. My pewne rozmowy gdzieś przeprowadziliśmy i przeprowadzaliśmy, bo to oczywiście nie jest tak. Tutaj też z Danielem Lebiedzińskim byliśmy w kontakcie od jakiegoś dłuższego czasu, bo to oczywiście nie jest tak, że my teraz dopiero gdzieś tam zaczynamy jakieś rozmowy, tylko my się już przymierzaliśmy. W momencie, kiedy sytuacja w tabeli była już taka dosyć klarowna, przymierzaliśmy się do tego, żeby wzmocnić zespół. Nie ukrywam, że tutaj wytyczne Darka Pieczyńskiego odnośnie osób, które są nam potrzebne, były dość istotne, czyli szukamy zawodników na pozycję, nie bierzemy kto jest wolny, tylko szukamy zawodników, którzy nam w danym momencie mogą pomóc na danych pozycjach. Także prowadzimy pewne rozmowy, myślę, że one jeszcze chwilę potrwają, także jeśli chodzi o, na pewno będziemy jeszcze ogłaszać zawodników tutaj lokalnych, którzy do nas być może dojdą, niektórzy, niektórym jeszcze nie rozmawialiśmy, a są zawodnicy, którzy grali w ubiegłym roku, jeszcze nie przedłużyliśmy kontraktu, więc trochę tych rozmów jeszcze przed nami. Natomiast przymierzamy się i myślę, że jeszcze możemy się spodziewać takich zawodników, którzy grali już
mają doświadczenie, czy to w Ekstraklasie, czy na, może poza granicami kraju, to takimi zawodnikami przeprowadzamy rozmowy i jest szansa na to, że mówimy tutaj o zawodnikach, którzy rzeczywiście mają doświadczenie futsalowe już, to mówimy o jednym, dwóch zawodników, którzy nam jeszcze powinni wzmocnić zespół, natomiast swoją drogą oczywiście będą to zawodnicy, którzy też tutaj miejscowi to też na pewno dołączą, także ta rada będzie musiała być nieco większa, dlatego że to jednak jest długi sezon, 22 spotkania same ligowe, inna dynamika, inna szybkość gry. Też to pokazało nam te mecze pucharowe, które są zupełnie inne spotkania, tu nie ma takich słabszych drużyn, z którymi można odpocząć w tym momencie, tu każdy mecz jest niezwykle ważny, także myślę, że kibice, którzy być może niektórzy byli trochę znudzeni tymi naszymi zwycięstwami, to w tym sezonie z pewnością nabrali emocji i nie będą mogli narzekać. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, to ja myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą chcielibyśmy tutaj zakomunikować. Jest z nami Kamil Jelewicz, menedżer Futbol Akademii Leszno, z którym zresztą współpracujemy od, można powiedzieć, samego początku. Natomiast dzisiaj jest taka okazja, chcielibyśmy też sformalizować tą naszą współpracę. Przygotowujemy kilka rzeczy też na nowy sezon. Myślę, tutaj wspólnie też z panem Kamilem Jelewiczem będziemy te szczegóły dogrywali. Natomiast ta współpraca, o której mówimy, która tak naprawdę trwa, ona była zresztą widoczna na meczach, bo już kolejny sezon, gdzie młodzi zawodnicy Futbol Akademii grali, czy w przerwie między spotkaniami, czy przed spotkaniami, to pokazuje, że nasza współpraca funkcjonuje i na tym będziemy bazować. Czyli jak gdyby jedna i druga strona będą mogły używać oczywiście też tytułów partnerów biznesowych, natomiast przede wszystkim będziemy też korzystać jak gdyby tutaj doświadczenia tych młodych chłopców, którzy są na meczach. Oni mogą zobaczyć, jak wygląda taka ligowa piłka też halowa. Też rodzice zresztą przychodzili, dziadkowie, całe rodziny, w związku z tym też to chcemy jak gdyby wykorzystać i dlatego też tą umowę byśmy chcieli tutaj dzisiaj parafować i poproszę od pana Kamila o to, żeby taką umowę podpisał, a później z naszej strony jeszcze też podpiszemy tą formalną współpracę z Futbol Akademią Leszno. Jeszcze my popiszemy, ale Kamilowi oddamy na chwilę głos. Ja chciałbym bardzo mocno podziękować zarządowi Futsal, KS Futsal Leszno za możliwość wzięcia udziału w tej inicjatywie. Już tak jak Paweł wspomniał, 2 lata współpracujemy. Teraz z kolei nasza współpraca będzie ze zdwojoną siłą. Na pewno nasi zawodnicy będą wyprowadzać piłkarzy pierwszej drużyny. Na pewno będziemy starali się zorganizować jakiś doping dla piłkarzy. Na meczach hala zawsze zapełniała się w większym stopniu i widzieliśmy to, że właśnie również rodzice, dziadkowie naszych zawodników brali czynny udział w tych meczach. Dlatego dziękuję i życzę powodzenia w pierwszej lidze futsal. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że powoli na ten moment kończymy tą konferencję prasową. Oczywiście Daniel Dowieciński tutaj będzie jeszcze do dyspozycji mediów. Ja dziękuję wszystkim przedstawicielom mediów, które się tutaj w komplecie dzisiaj pojawiły na tej konferencji. Dziękuję wszystkim internautom, bo ta nasza konferencja była także na żywo transmitowana przez telewizję TVML. Dziękuję za to, że także internauci byli z nami. Dziękuję, tak jak wspominałem, nowy zawodnik, znakomity zawodnik, coraz bliżej tego rozpoczęcia tego sezonu i myślę, że jeszcze wiele się będzie działo, także proszę Państwa być czujnym, obserwować nasze profile facebookowe, naszą stronę internetową, a także jeszcze, tak jak wspominałem, przed nami 2 konferencje prasowe jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Dziękuję bardzo.